40 lat minęło jak jeden dzień. Tyle właśnie liczy sobie pomost klubu żeglarskiego Ostróda. Historyczna już konstrukcja przechodzi do lamusa. To są stare technologie. W tej chwili pomosty to się buduje na już pływające, także te pomosty, one są budowane na rurach. To są rury wbijane w dno. Około te rury w najgłębszym miejscu mają nawet po 16 metrów. Takie tu jest zamulenie. Głębokość jeziora tutaj jest 6 metrów, a reszta wchodzi w muł. Miejsce do cumowania jachtów w tym sezonie zakończyło swój żywot. Jachty po prostu jesienią pracują i ten pomost podrywają, no i te rury się po prostu poodrywały i w tej chwili staramy się nareperować. Właśnie jak widać, wbijamy nowe rury, zaraz będziemy mieli kafar i no i po prostu chcemy tak już ratować. Dzięki zaangażowaniu czasu i własnych środków członków klubu powstanie piękny nowy pomost, do którego z pewnością będą mogli cumować wodniacy nie tylko z Ostródy.